Dzień dobry. Rewolucja neolityczna to zdecydowanie jeden z najważniejszych procesów w historii ludzkości. Przygotujcie się na fascynującą opowieść o wynalezieniu rolnictwa, udomowieniu zwierząt i początkach cywilizacji, jaką znamy dzisiaj. Jestem Radosław Biel, a to jest cykl Kontekst, który zawdzięczacie wszystkim osobom prenumerującym czasopismo Archeologia Żywa. To dzięki waszemu wsparciu możemy wspólnie odkrywać tajemnice przeszłości, za co jestem ogromnie wdzięczny. Jesteście niesamowici, ale niesamowici są również oczywiście nasi goście. A dzisiaj jest nim doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu Archeologii UJ, specjalista w zakresie archeologii neolitu, autor licznych prac naukowych, kierownik wielu projektów badawczych, w tym m.in. polsko-słowackiego programu dotyczącego osadnictwa w Kotlinie Karpackiej czy studiów nad kulturą pucharów lejkowatych, profesor Marek Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Drodzy widzowie, powitajcie mojego gościa gorąco w komentarzach. Dajcie też znać, skąd się z nami łączycie, szczególnie jeśli oglądacie nas po raz pierwszy. A jeśli nie chcecie przegapić przyszłych spotkań, no to nie zapomnijcie polubić nasz profil na Facebooku czy zasubskrybować kanał YouTube, jeśli oglądacie tam zapis tego spotkania w późniejszym terminie. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Choć będziemy dzisiaj mówić teoretycznie o rewolucji, to w praktyce chyba niewiele to miało wspólnego z rewolucją taką niepodręcznikową, ale słownikową. O. No tak, zobaczymy, że tak powiem, w praniu, jak to będzie wyglądało wszystko. Postaram się naświetlić różne aspekty owego pojęcia rewolucja neolityczna, ale może zanim przejdę do tak zwanego meritum, to pozwolę sobie jeszcze raz serdecznie powitać wszystkich słuchających i oglądających i przede wszystkim podziękować serdecznie panu doktorowi Radosławowi Bielowi, dobremu duchowi tego przedsięwzięcia, za zaproszenie mojej osoby do udziału w tym podcaście, no i także, co już zresztą zasygnalizował, za pewną cierpliwość z jego strony w ustalaniu ostatecznego terminu naszego spotkania, bo były z tym pewne zakłócenia czy też zaburzenia. Pan doktor właściwie zaprezentował już moją osobę, że do tego tylko bym dodał, że zajmuję się głównie neolitem, zdarzało mi się zajmować też z różnych przyczyn innymi epokami od czasu do czasu, w zależności od projektów, przedsięwzięć badawczych, w których brałem udział. Ostatnio też tak się złożyło, nawet troszkę niespodziewanie dla mnie samego, że od kilku lat biorę udział w takim projekcie nakierowanym na badania nad neolitem, chalkolitem, wczesnym brązem na terenie południowej Jordanii. Mamy nadzieję, przynajmniej z kolegami, że ten kierunek badań uda się rozwinąć w niedalekiej przyszłości. Szanowni Państwo, więc zacznijmy tak całkowicie ab ovo od początku, żebyśmy sobie dobrze ustawili w czasie i w przestrzeni tą problematykę. Jak wiemy, pradzieje ludzkości zasadniczo dzielimy na takie trzy podstawowe epoki, to znaczy epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza. Z kolei ta najwcześniejsza epoka, czyli epoka kamienia, dzielona jest zazwyczaj na paleolit i pojawiający się u jego schyłku neolit. Na niektórych obszarach dochodzi do tego jeszcze coś pomiędzy, czyli tak zwany mezolit. Inaczej mówiąc, środkowa epoka kamienia. Mówiąc w ogromnym skrócie i w ogromnym uproszczeniu, neolit wyodrębnia się z racji pojawienia się całego szeregu nowości w stosunku do paleolitu względnie mezolitu. Najczęściej wymienia się tutaj uprawę ziemi i hodowlę zwierząt, ale nie tylko, bo między innymi takie nowości jak stabilne osadnictwo, jak naczynia gliniane czy też inne wyroby ceramiczne, jak przędzalnictwo, tkactwo, jak też wreszcie, jak niektórzy sugerują, szereg nowości, przemian, transformacji w zakresie struktur społecznych, natury ideologicznej czy nawet natury mentalnościowej. To wszystko podkreśla ten tytułowy slajd, gdzie prawda oprócz fotografii sympatycznych zwierzątek i prawda tutaj rosnącego sobie zboża, mamy też przedstawienia odzwierciedlające te nowe struktury symboliczne, ideologiczne czy też mentalne.
te nowinki są również ukazane poglądowo na tej rysunkowej rekonstrukcji, czy właściwie malarskiej rekonstrukcji wioski wczesno-neolitycznej autorstwa swego czasu dość znanego, dość popularnego artysty czeskiego Zdenka Buriana, który w swojej twórczości koncentrował się na przedstawianiu takim malarskim, takim no oczywiście do pewnego stopnia wizjonerskim różnych etapów z przeszłości ludzkości, ale także z przeszłości no, Ziemi, ponieważ on też przedstawiał, dajmy na to, jakieś jurajskie dinozaury czy jeszcze wcześniejsze stworzenia w swoich tych wizjach malarskich. Ale uważam, że to ten obraz tutaj, który został namalowany w 1951 roku, w sumie całkiem nieźle odzwierciedla no jak gdyby istotę neolitu, to znaczy mamy tutaj uwzględnione wszystkie jego najważniejsze elementy, prawda? Mamy pole z rosnącym zbożem i w pocie czoła ten pan ścina je sierpem, ta pani również mu pomaga. Mamy tutaj zwierzątka udomowione, jeszcze taki tak wilkowato powiedziałbym wyglądający pies. Tutaj, prawda, mamy ceramikę, ta pani w towarzystwie latorośli rozciera chyba zboże na mąkę, wykorzystując odpowiednie narzędzia kamienne. Tutaj też mamy te narzędzia kamienne typowe dla neolitu uwidocznione. No i mamy chaty, no w miarę stabilne, w miarę solidne, które mają sugerować, prawda, tą względną stałość osadnictwa neolitycznego. Wszystkie te elementy, jeszcze raz powtórzmy, są dla nas wyznacznikami tej nowej epoki, tego nowego kamienia, czyli po prostu neolitu. Drodzy Państwo, jeżeli dzisiaj idziemy do sklepu spożywczego, to kupujemy tam jedzenie, które w zasadzie pochodzi no, w całości z uprawianych roślin i udomawianych zwierząt. Jeśli jednak spojrzeć całościowo na historię rodzaju ludzkiego, to a nawet tylko na historię człowieka anatomicznie współczesnego, czyli takiego, który wygląda, no, wyglądał i wygląda tak jak my, czyli mniej więcej na ostatnie 200, a niektórzy twierdzą 300 tysięcy lat, no to okazuje się, że przez ponad 90% tego czasu ludzie utrzymywali się przy życiu tylko i wyłącznie dzięki zbieraniu roślin i polowaniom na zwierzęta. Czyli ten obrazek sobie na razie możemy przekreślić i przerzucić się o na taki obrazek. Również jest to dzieło malarskie Zdenka Buriana, tyle tylko, że przedstawiające łowców zbieraczy, paleolitycznych łowców zbieraczy z tak zwanego Kromanieńczyka, bo takim terminem określano kiedyś, on był bardziej popularny, tych wczesnych paleolitycznych przedstawicieli człowieka anatomicznie współczesnego na terenie Europy. To jest jakieś takie wyimaginowane obozowisko tychże łowców paleolitycznych, górnopaleolitycznych właściwie, łowców zbieraczy w Dordonii, czyli gdzieś tam w południowo-zachodniej Francji. Jeśli uwzględnimy nie tylko człowieka anatomicznie współczesnego, ale także formy, inne formy ludzkie, nawet takie no praludzkie, powiedzmy nieco umownie, czyli ostatnich kilka milionów lat, no to ten wskaźnik czasu, którym człowiek korzystał tylko i wyłącznie z dzikiego pożywienia, urośnie do ponad 99%. Czyli tak czy siak zdecydowana większość czasu egzystencji rodzaju ludzkiego na planecie pod tytułem Ziemia, jakkolwiek tego człowieka będziemy definiować, była związana no właśnie z wykorzystywaniem pożywienia uzyskiwanym na drodze zbieractwa i łowiectwa. Dzisiejsza sytuacja, w której praktycznie wszyscy ludzie odżywiają się uprawianymi roślinami i hodowanymi zwierzętami, jest zatem z tej perspektywy czasowej absolutną nowością, fundamentalną nowością, żeby nie powiedzieć, może nawet niektórzy by tak powiedzieli i mówią, aberracją. No ale ta właśnie sytuacja jest wyznacznikiem neolitu. Tu widzimy tak dla przykładu zaprezentowaną tabelkę z danymi
archeobotanicznymi pochodzącymi ze stanowiska wczesnego neolitu, datowanego no mniej więcej na 5200-5100 lat przed Chrystusem, ze stanowiska w Biskupicach, czyli tuż koło Krakowa, tuż koło, na południowy wschód od Krakowa, nieznacznie. No i widzimy tutaj, że jeżeli chodzi o te roślinki, owszem, mamy jakieś dzikie roślinki tu i ówdzie, nawet takie, które dałoby się zjeść, nasiona z nich pozyskane, jak chociażby komosa biała, czy też stokłosa żytnia, ale dominują tutaj dość wyraźnie liczbowo zboża, właściwie prawie wyłącznie pszenica i niewielki udział jęczmienia, no dosłownie jedno ziarenko. Tu znowu mamy dane pochodzące z innej osady, wczesnoneolitycznej, w Miechowie, które też mniej więcej tak samo są datowane na schyłek 6 tysiąclecia przed Chrystusem. Dane tym razem archeozoologiczne, czy jak inni mówią, paleozoologiczne. No i znowu, oczywiście mamy tutaj jakieś dzikie zwierzęta, mamy dzikiego konika, jelenia, sarnę, dzika, zająca nawet, o jakiś lis się tutaj przyplątał, no ale blisko 80% kości wszystkich zwierząt znalezionych na tym stanowisku to kości zwierząt hodowanych, udomowionych, czyli bydła, kozy lub owcy, świnki, już tej udomowionej i psa. Tu z kolei widzimy jeszcze inną ilustrację właśnie tej sytuacji neolitycznej, odnoszącą się do wymienionego już przeze mnie Miechowa. Mianowicie to są to dane izotopowe pozyskane ze szkieletów ludzkich tym razem, ze szczątków ludzkich znalezionych w obrębie tej osady. No i nie tylko chodzi tutaj o wczesny neolit, ale powiedzmy neolit bardziej rozwinięty, czyli również i 5 i 4 tysiąclecie przed Chrystusem. Te dane, które nas interesują, są tu zaznaczone kolorowo. Badanie składu izotopowego, zawartości niektórych izotopów w kościach, zwłaszcza w zębach, może dać odpowiedź na pytanie, jak wyglądała dieta takich ludzi. Zwłaszcza bardzo użyteczne są tutaj takie izotopy jak węgiel C13 i azot N15. Ten pierwszy odzwierciedla do pewnego stopnia relacje pomiędzy pożywieniem wodnym a lądowym, relacje pomiędzy niektórymi typami pożywienia roślinnego. Ten drugi wskaźnik odzwierciedla do pewnego stopnia udział mięsa w diecie, znaczy relacje pomiędzy pożywieniem mięsnym a roślinnym. Krótko mówiąc, okazuje się, że ta sytuacja miechowska idealnie pasuje do, powiedzmy, typowego obrazu neolitycznego, typowej diety tak zwanej lądowej, gdzie dominuje zboże, dominują rośliny uprawne, pewien udział, nie taki znikomy bynajmniej, mięsa. Natomiast nie ma tutaj mowy o na przykład o jakimkolwiek udziale, dajmy na to, pożywienia wodnego, bo na przykład tu dla porównania mamy typową sytuację zbieracko-łowiecką, powiedzmy mezolityczną, gdzie większość pożywienia pochodzi z wody. To jest tak zwane pożywienie wodne. Ryby i zbliżone kategorie pożywienia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inne nowości neolityczne, czyli elementy tak zwanego, jak my to mówimy niekiedy, pakietu neolitycznego, no to tu widzimy na przykład coś, co jest pozostałością stałego osadnictwa, stałego, stabilnego osadnictwa. Może nie wygląda to zbyt efektownie, ale są to plany osad. Tu akurat plan rysunkowy w rzeczonym Miechowie, tu akurat fotografia części tylko osady w Biskupicach, też już wymienionych. No i mamy tutaj tak zwane obiekty, czy pozostałości no, działalności wziemnej, że tak powiem, społeczności zasiedlających te osady u schyłku 6 tysiąclecia. Obiekty układają się w pewne wzorce, w pewne kształty, ale one są pozostałością o takich rzeczy, to znaczy rzeczy, oczywiście to są rekonstrukcje, to co tutaj widzimy, czyli większych lub mniejszych, ale w miarę stabilnych założeń architektonicznych, po prostu domostw i innych budynków, również
założeń, powiedzmy, komunalnych, innym charakterze, może nawet obronnym, refugialnym. W każdym razie to wszystko wygląda na w miarę właśnie względnie stabilne osadnictwo. To jest istotna różnica w porównaniu na przykład z, no, ze społecznościami mezolitycznymi, czy mówiąc ogólnie z bieracko-łowieckimi, bo takowe społeczności no, generalnie charakteryzowały się wysokim stopniem mobilności. Klasyczni łowcy-zbieracze charakteryzowali się tą mobilnością no, bardzo wysoką. Dane etnograficzne wskazują na to, że z pewnymi wyjątkami zmieniali miejsce pobytu no, przeważnie co kilka tygodni. Oczywiście różnie to wyglądało w przypadku różnych społeczności, ale no, taka jest mniej więcej średnia. Były takie, które zmieniały miejsce pobytu no, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, ale i takie, które zmieniały to miejsce pobytu co kilka dni. I taki tryb życia no, funkcjonował przez miliony czy setki tysięcy lat. Więc znowu, ta zmiana była zmianą fundamentalną. To przejście na bardziej stabilny tryb życia. Dla niektórych badaczy zresztą ono, ta transformacja jest może nawet ważniejsza niż ta transformacja w sferze gospodarki żywnościowej. Ta transformacja wywróciła, możemy przypuszczać, nie tylko dotychczasowe wzorce funkcjonowania przestrzennego, ale z pewnością pozostałe składniki systemu kulturowego, łącznie z układami i strukturami społecznymi. W sumie te wszystkie nowości usprawiedliwiają, moim zdaniem, używanie terminu rewolucja neolityczna. Dodałbym słówko wciąż. Nie wszyscy z pewnością by się ze mną zgodzili. To jest zresztą przedmiotem dyskursu, dysputy wśród badaczy, wśród specjalistów, ale moim zdaniem, powtórzę, używanie tego terminu wciąż ma pewien sens. Termin ten, jeżeli już o nim mówimy, został wprowadzony do obiegu naukowego zasadniczo w publikacji z 1936 roku pod tytułem Man Makes Himself autorstwa Gordona Childa, brytyjskiego, powiedziałbym bez większego wahania, arcymistrza syntezy prehistorycznej, zresztą pochodzenia australijskiego. Tu, jak widzimy, wprost pojawia się to sformułowanie rewolucja neolityczna, zresztą jako tytuł jednego z rozdziałów. Możemy, moim zdaniem, używać terminu rewolucja neolityczna, pomimo tego, że zdajemy sobie dobrze sprawę dzisiaj, w chwili obecnej, że ta rewolucja nie dokonała się w taki sposób rewolucyjny. Po pierwsze, nie była tak gwałtowna, jak chociażby wyobrażał to sobie Gordon Child, ale rozłożona w czasie. Po drugie, nie zawsze i nie wszędzie poszczególne elementy tego pakietu neolitycznego, o którym kilka słów przed chwilką powiedziałem, ze sobą współwystępowały i nie wszystkie były natychmiast akceptowane przez społeczności jeszcze niezneolityzowane. Klasycznym przykładem tej sytuacji jest podejście do neolitu w tradycji badawczej reprezentowanej w krajach wchodzących niegdyś w skład byłego Związku Radzieckiego, ale także i niektórych innych krajach, bowiem neolit jest tam definiowany zasadniczo jako okres, w którym pojawiła się ceramika naczyniowa, w którym pojawiły się po prostu naczynia gliniane. Naczynia z wypalonej gliny, co zresztą ilustruje o ten tutaj cytat. Oczywiście rolnictwo tam też się pojawiło, tylko stosunkowo późno, tylko niepomiernie późno. Jeszcze kilka słów o tym sobie powiemy. W sumie, patrząc całościowo, diachronicznie, bo archeolodzy mają taki rzadki przywilej, neolit rozumiany właśnie na ten sposób klasyczny, pełnopakietowy, jednak wygrał, bo objął prędzej czy później znakomitą większość ludzkości. Dlatego też nie dziwi, że problem początków neolitu i jego rozprzestrzenienia się jest tak zażarcie dyskutowany. Ta rewolucja, która być może dokonała się ewolucyjnie, choć jestem świadomy, że używam tego słowa tu nie całkiem prawidłowo, fundamentalnie zmieniła historię człowieka na tym ziemskim West Padole,
można rzec, że wytyczyła nowy jej kierunek i nadała jej nowy impet. Kiedy, gdzie, jak i dlaczego dokonała się zatem ta fundamentalna transformacja w sposobie funkcjonowania społeczności ludzkich? Odpowiedzi udzielane na te pytania na poziomie ogólnym, popularyzatorskim, no wydają się oczywiste. Jeśli jednak zaczynamy zagłębiać się w szczegóły, zwłaszcza w kwestie pytań typu jak i dlaczego, to sprawa zaczyna się gmatwać i wiele rzeczy, zdawałoby się oczywistych, rozpoznanych i ustalonych, wcale takimi oczywistymi, rozpoznanymi i ustalonymi się nie okazuje. Nie wchodząc na razie w szczegóły, należy stwierdzić, że przejście do gospodarki rolniczej w jej najbardziej pierwotnych formach nastąpiło tylko w niektórych regionach świata, czyli w tak zwanych centrach domestykacji, czyli takich regionach, w których żyły sobie i zresztą w wielu przypadkach nadal żyją takie gatunki roślin i zwierząt, które można było udomowić. Czyli mówiąc uczenie, mógł zajść proces domestykacji. Domestykacja to, mówiąc w skrócie i w uproszczeniu, doprowadzenie do kontrolowania cykli życiowych roślin i zwierząt i nauczenie się czerpania z tego korzyści przez człowieka. To czerpanie korzyści było możliwe, ponieważ domestykacja polegała między innymi na takim selektywnym faworyzowaniu takich cech roślin i zwierząt, które były dla człowieka korzystne. Na przykład efektem tej nieświadomej zapewne selekcji było wygenerowanie takich odmian zbóż, w których no, w praktycznie 100% przypadków ziarna przestały samoczynnie wysypywać się z kłosów. Bo w normalnych dzikich zbożach rośliny o takich właściwościach stanowią ułamek procenta, czy większość oczywiście samoczynnie wysypuje, większość ziaren samoczynnie wysypuje się z kłosa. Natomiast jest to oczywiście z punktu widzenia człowieka cecha niepożądana. Zanik samoczynnego wysypywania się z kłosa, no to właśnie są już odmiany, które można uznać za udomowione. To jest cecha pożądana przez człowieka. Z ośrodków domestykacji, które my widzimy na tej mapie, najbardziej będzie nas interesować o ten ośrodek bliskowschodni, ponieważ był on kolebką gospodarki rolniczej na terenie kontynentu europejskiego, czyli również na obszarze ziem polskich. Nawiasem mówiąc, jak zresztą Państwo możecie tutaj przeczytać, ośrodek ten nazywany jest często żyznym półksiężycem. To wynika stąd, że taki układ geograficzny z najważniejszych stanowisk związanych z początkami neolitu na tym obszarze, no właśnie przypomina półksiężyc rozciągający się od gdzieś tam południowego Izraela, południowej Jordanii, półwyspu Synaj, skończywszy na, no prawie na Zatoce Perskiej, na irańskim Chuzestanie, na południowym Iraku. W ośrodku bliskowschodnim pierwszymi udomowionymi roślinami były oczywiście zboża, ale nie wszystkie, które dzisiaj powszechnie znamy i wykorzystujemy, tylko pszenica i jęczmień. Tu już nie wchodzę w szczegóły co do gatunków czy podgatunków tych obydwu zbóż. I do tego dochodzi 5 roślin strączkowych, czyli grog zwyczajny, soczewica, wyka soczewicowata, groszek siewny i ciecierzyca, czyli krótko mówiąc wszystko to, co można dzisiaj z reguły znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością, mówię teraz o tych roślinach strączkowych. Udomowione zostały też zwierzątka. Najwcześniej udomowiono owce i kozę, z pewnym opóźnieniem zapewne bydło i świnki. Te procesy domestykacji na Bliskim Wschodzie, jak może Państwo zauważyli na tej mapce, trwały mniej więcej od 10 do 8 tysiąclecia przed Chrystusem. Najnowsze dane zresztą ten proces rozciągają, może nawet i ciutkę dłużej. W ogóle można zauważyć, że czas tej rewolucji neolitycznej, mówiąc ostrożnie, tych procesów domestykacji roślin i zwierząt, w gruncie rzeczy jest nieco zbliżony. Oczywiście
generalizując, mówiąc w bardzo ogólnej skali, to w zasadzie tylko i wyłącznie oprócz tego ośrodka północno, czy właściwie wschodnio-północnoamerykańskiego, te procesy dokonały się mniej więcej między 10 tysięcy a 5 tysięcy, 4 tysiące przed Chrystusem. W każdym razie nie były wcześniejsze niż około 10 tysięcy lat przed Chrystusem. Czyli jeszcze raz tutaj widzimy, że z perspektywy funkcjonowania rodzaju ludzkiego jako takiego, te procesy wydarzyły się bardzo niedawno. One są bardzo młode, zwłaszcza z perspektywy, dajmy na to, archeologa, który zajmuje się paleolitem. Datowanie rzędu 10 tysięcy, 8 tysięcy, 6 tysięcy niezwykle młode jest, nawet śmiesznie młode, można by powiedzieć. Jak już wspomniałem, bardzo trudne jest dla nas udzielenie odpowiedzi na pytania typu jak i dlaczego. Na tym poziomie potocznym, właśnie też jak mówiłem, bardziej popularnym, dominuje takie aksjomatyczne założenie, że rolnictwo było i jest wyższą, bardziej rozwiniętą, bardziej zaawansowaną formą gospodarki i kultury ludzkiej, które umożliwiało i umożliwia bardziej komfortowe życie w stosunku do prymitywnych, non-stop przymierających głodem łowców-zbieraczy. Jest więc oczywiste, jest więc właściwie oczywistą oczywistością, że jak tylko dokonano udomowienia roślin, zwierząt, jak tylko wynaleziono sposoby uprawy ziemi i hodowli zwierząt, to wszyscy natychmiast i z entuzjazmem przerzucili się na ten nowy sposób pozyskiwania pożywienia. Ale też, jak już zaznaczyłem, sprawa nie jest bynajmniej taka prosta i oczywista. Po pierwsze, primo, przejście na rolniczy sposób pozyskiwania żywności, to znaczy osiągnięcie przez rolnictwo dominacji w gospodarce żywnościowej, wcale nie było takie szybkie, jak już sygnalizowaliśmy. Na przykład w ośrodku bliskowschodnim trwało te minimum 2, a może nawet i 3 tysiące lat. Więc można by przypuszczać, że właściwie ten proces odbył się niejako poza ludzką świadomością, bo 3 tysiące lat to jest za dużo, żeby jak gdyby pojedynczy człowiek był w stanie to dostrzegać. Przez długi czas rolnictwo było, krótko mówiąc, tylko skromnym uzupełnieniem diety zwieracko-łowieckiej. Można rzec, było takim przysłowiowym kwiatkiem do kożucha. Większy udział tego rolnictwa pojawia się około 8, może 7 tysięcy lat przed Chrystusem. Po drugie, społeczności zbieracko-łowieckie, wbrew potocznym poglądom, wcale nie były takimi grupami przymierających głodem jaskiniowców, którzy wiedli ogólnie rzecz biorąc nędzny żywot. Wręcz przeciwnie, w świetle nowoczesnych danych etnograficznych i etnoarcheologicznych, co warto podkreślić, wchodzących w obieg naukowy od lat 60. XX wieku, wygląda na to, że o dziwo społeczności zbieracko-łowieckie wiodły żywot całkiem komfortowy. Społeczności zbieracko-łowieckie funkcjonujące w miarę normalnych warunkach. Spożywane przez nich pożywienie ilościowo i jakościowo mogłoby, proszę Państwa, wzbudzić zazdrość niejednego mieszkańca dzisiejszego trzeciego świata. Pokazują to o te tabele, właściwie, przepraszam, jedna tylko tabela, te wykresy odnoszą się do czego innego, o czym zaraz słówko padnie. Tabela ilustrująca wartości odżywcze pożywienia dwóch grup aborygenów z północnej Australii. Ona jest skonstruowana w ten sposób, że za wartość 100 uznawana jest dzisiejsza wartość, a w każdym razie dzisiejszy, dwudziestowieczny, bo to było zrobione w XX wieku, pogląd na to, jak wyżywienie człowieka powinno wyglądać, jaka ta dzienna dawka w różnych zakresach powinna być. I to jest 100. Przyjrzyjmy się tym wszystkim odczytom. Proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o wartość kaloryczną pożywienia, w obydwu grupach mamy więcej niż 100. Jeżeli chodzi o zawartość białka w tym pożywieniu, to jest istne szaleństwo. Tu mamy prawie 4,5 raza więcej, tu mamy prawie 5,5 raza więcej niż dwudziestowieczni dietetycy zalecają. Gorzej jest tylko z żelazem, bo
tu mamy 80%, tu mamy 33% tego zalecanego dziennego wskaźnika. Wapno znowu jest lepiej, zwłaszcza w przypadku tej grupy. Jeżeli chodzi o kwas askorbinowy, no, czyli praktycznie witamina C, w przypadku jednej grupy to znowu szaleństwo, czyli ponad 4 razy więcej. W przypadku drugiej grupy no mniej więcej połowa tej zalecanej dawki dziennej, ponieważ to jest zestawienie, to jest wyliczenie oparte o obserwacje dwutygodniowe. W związku z tym ja myślę, że gdyby uwzględnić dłuższy czas, te wartości by się może wyrównały, znaczy te wartości niekoniecznie byłyby tak wysokie, a te wartości niekoniecznie takie niskie. Ale generalny wniosek jest taki, da się żyć, dało się żyć całkiem spokojnie, na pewno nie groził tutaj głód, na pewno nie groziło niedożywienie. Ale co jest jeszcze może bardziej ważne, interesujące i nawet wstrząsające, powiedziałbym, dla nas, te dwa wykresy dolne prezentują czas, który te obydwie grupy wydatkowały na pozyskiwanie tego dziennego pożywienia, tego pożywienia, które tutaj mamy w ten sumaryczny sposób ujęte. Ten wykres jest rozbity na wartości dla kobiet, dla mężczyzn. One się nie różnią, zresztą podobnie jak i ten wykres, one nie różnią się w sposób istotny, to są różnice rzędu minut, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli uśrednić te obydwa wykresy, no to wychodzi na to, że wystarczało mniej więcej od 4 do 5 godzin dziennie zbierania pożywienia roślinnego czy polowania na różne zwierzęta, aby zapewnić sobie to pożywienie. Zresztą tu w tej grupie ilość czasu poświęconego na zdobywanie pożywienia, jak Państwo widzą, jest bardziej zróżnicowana. Są i takie dni, kiedy właściwie członkowie tej grupy nie robili prawie nic, żeby to pożywienie pozyskiwać. Nie musieli tego robić. Krótko mówiąc, ta no, najważniejsza chyba czynność związana z zapewnieniem sobie biologicznych podstaw egzystencji wcale nie była tak czasochłonna i budzi to, powiedziałbym, moją głęboką zazdrość. Znaczy cały pozostały czas można było poświęcić na zabawę, rozrywkę, wypoczynek, sen, na wszelkie innego rodzaju czynności, które nie były związane tak bezpośrednio właśnie z tą koniecznością zapewnienia sobie tych biologicznych podstaw egzystencji. W porównaniu z wymiarem chociażby czasu pracy rzekomo rozwiniętych społeczności pierwszego czy drugiego świata, to te wartości, powtórzę jeszcze raz, może z większym naciskiem, wywołują moją zazdrość czy na zadziwienie. Proszę Państwa, po trzecie, w neolicie, o dziwo, znowu to słowo powiem, znowu użyję tego sformułowania, kondycja biologiczna ludzi wcale nie była lepsza niż paleolicie czy też mezolicie. To wynika między innymi z tego, iż jakość pożywienia neolitycznego była generalnie gorsza. Znaczy było ono bardziej monotonne i zawierało mniej niezbędnych składników odżywczych. Co więcej, społeczności neolityczne, zwłaszcza wczesnoneolityczne, były trapione przez rozliczne choroby wynikające z większego zagęszczenia populacyjnego, również przez choroby odzwierzęce, które właśnie przerzuciły się na ludzi z tych udomowionych i hodowanych zwierząt. Większa też była wreszcie podatność wczesnej gospodarki rolniczej na naturalne katastrofy, jak susze, podtopienia, ochłodzenia. Ta gospodarka wczesnorolnicza była paradoksalnie bardziej może ryzykowna niż gospodarka zbieracko-owiecka. Wreszcie też, po czwarte, pozyskiwanie pożywienia przez neolitycznych rolników wiązało się z nieporównywanie większym nakładem ciężkiej fizycznej pracy. To z pewnością przez większość czasu, przez większość miesięcy, przez większość sezonów w cyklu rocznym to nie było te 4-5 godzin, tylko znacznie więcej. Wobec tego można zadać pytanie, dlaczego w ogóle doszło do wymyślenia, wprowadzenia i rozpropagowania uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Przecież to ci ludzie, którzy to zrobili, nie byli jakimiś masochistami. No, to jest oczywiście tak zwane pytanie za 10 punktów, czy inaczej mówiąc za $1 milion, na które wciąż na poziomie specjalistycznym poszukujemy odpowiedzi, która byłaby satysfakcjonująca dla rzeczonych specjalistów. Co najmniej od lat 30. XX wieku aż do dzisiaj
przewijają się w literaturze hipotezy natury środowiskowej i środowiskowo-demograficznej, które usiłują wytłumaczyć ten fenomen tego powiedziałbym nieładnie masochistycznego przejścia do tej bardziej znojnej gospodarki rolno-hodowlanej. Ujmując rzecz w skrócie, wiążą one pojawienie się rolnictwa z niekorzystnymi dla gospodarki zbieracko-łowieckiej zmianami środowiskowymi. Na przykład w odniesieniu do Bliskiego Wschodu, który nas bardziej interesuje, nieco bardziej interesuje z wyjaśnionych już przyczyn, mówi się, że takim czynnikiem mogły być długotrwałe susze i ochłodzenia, które występowały tam na przełomie Pleistocenu i Holocenu. Czyli właśnie mniej więcej tak pi razy drzwi około 10-9 tysięcy przed Chrystusem. Na tyle negatywnie wpłynęły one na dostępność tradycyjnych źródeł pożywienia dzikiego, iż wynalezienie rolnictwa i jego szerokie zastosowanie było właściwie jedynym ratunkiem po prostu przed śmiercią głodową. Nierzadko do tych czynników środowiskowych dodawane są jeszcze w dyskursie naukowym czynniki demograficzne. Mianowicie twierdzi się, że niektóre społeczności zbieracko-łowieckie w specyficznych, bardzo korzystnych warunkach środowiskowych, zapewniających wyjątkowo wysokie ilości pożywienia, osiągnęły bardzo wysoki poziom populacyjny. Nietypowy w gruncie rzeczy dla typowych łowców zbieraczy. I w obliczu wspomnianych powyżej niekorzystnych warunków środowiskowych, w obliczu pogorszenia się tych warunków środowiskowych, w obliczu zaniku tych korzystnych dla łowców zbieraczy warunków środowiskowych, tym bardziej populacje takie były narażone na śmierć głodową, no bo po prostu ludzi było więcej, których trzeba było wykarmić. I tym bardziej zmuszone one zostały do przejścia na rolniczy tryb gospodarowania. Ponieważ, no jak powiedziałem, takie scenariusze były i są postulowane dla Bliskiego Wschodu, pozwolę sobie tutaj zasygnalizować taką całkiem świeżą książkę czołowego specjalisty od właśnie neolityzacji bliskowschodniej, Trevora Watkinsa, emerytowanego już profesora Uniwersytetu w Edynburgu. Nie przeczytałem jej jeszcze tak od deski do deski. Przejrzałem, przyznaję się, bez bicia, ale jest znakomita. Wygląda na znakomitą i zwłaszcza ona kładzie nacisk na te czynniki demograficzne, o których króciutko to i owo napomknąłem. W gruncie rzeczy no, wraca ona do tych starych scenariuszy demograficznych, pomimo tego, że jest to pozycja jak najbardziej aktualna. Tutaj posługuje się autor tym pojęciem agregacja demograficzna jako pojęciem, który jego zdaniem przynajmniej w dużym stopniu tłumaczy początki tej przemiany neolitycznej, tej transformacji neolitycznej, które rozegrały się na Bliskim Wschodzie pomiędzy więcej 10 tysięcy a 8 tysięcy przed Chrystusem. Ale proszę Państwa, oczywiście jak to w nauce bywa, bynajmniej nie wszyscy badacze zgadzają się z takimi wyjaśnieniami. Jest sporo takich, którzy twierdzą, że rewolucja neolityczna nie była bynajmniej efektem bezpośredniej konieczności życiowej, ale skutkiem procesów i czynników natury społecznej, ideologicznej, czy też nawet religijnej. Mamy w obrębie takich kierunków interpretacyjnych bardzo dużo hipotez. Nie sposób, abym omówił tu wszystkie, tylko gwoli pewnej ilustracji wspomnę, iż wysuwane są co najmniej od lat 80. XX wieku tezy oparte na obserwacjach etnograficznych o decydującym znaczeniu pojawienia się na pewnym etapie rozwoju społeczności zbieracko-łowieckich osób, które wyróżniały się statusem i prestiżem, czy też chciały wyróżniać się statusem i prestiżem. Chodzi o to, że znowu wśród typowych łowców zbieraczy raczej panuje taka, no powiedzmy, względna wolna amerykanka. Nie ma osób czy też grup lepszych, obdarzonych pewnymi przywilejami, a zwłaszcza przywilejami wynikającymi z urodzenia. Powiedzmy, że wszyscy względnie są równi. Natomiast tutaj pojawiają się od pewnego momentu właśnie takie osoby, co jest odnotowane wśród tych nielicznych, takich bardziej złożonych, bardziej zaawansowanych, bardziej kompleksowych, jak niektórzy mówią, ugrupowań zbieracko-łowieckich. To, co mówię, ilustruję zdjęciami tak zwanych z angielska big men, ważnych facetów, ja bym to tak przetłumaczył
na język polski, ze strefy wybrzeża północno-zachodniego Ameryki Północnej. Tam właśnie jest taka strefa bardzo obfitująca w te naturalne, dzicie zasoby pożywienia i tam między innymi tam formowały się takie społeczności tych, powiedzmy, nietypowych, kompleksowych, bardziej zaawansowanych łowców-zbieraczy. No, na przykład łowców-zbieraczy, którzy w dużej mierze prowadzili taki quasi posiadły tryb życia. Ale skończmy z tym, bo o tym też moglibyśmy bardzo długo mówić. Krótko mówiąc, żeby taki status posiąść i go utrzymać, ci ludzie, ci ważni faceci musieli się wyróżniać oczywiście bogactwem, czyli posiadaniem znacznej ilości dóbr, również i rozdawaniem tych dóbr, ale najlepiej, żeby te dobra miały charakter niecodzienny, luksusowy, niezwiązany z codziennym funkcjonowaniem. Czyli między innymi takimi dobrami mogłyby być, jak się sądzi, produkty rolnicze, produkty uzyskane w taki nietypowy dla łowców zbieraczy sposób. Czyli owi big men mieliby być przyczyną, praprzyczyną wynalazku rolnictwa. To oni wytworzyli swego rodzaju popyt na produkty rolnicze. Tam, gdzie jest popyt, no to pojawia się oczywiście podaż zgodnie z odwieczną zasadą. Nieco podobne w gruncie rzeczy są hipotezy natury religijnej. Według nieżyjącego już prehistoryka francuskiego Jacques'a Cauvin, początek neolitu wyznaczany jest przez tak zwaną rewolucję symboli, czyli przez pojawienie się nowego myślenia, bardziej symbolicznego, które skutkowało początkami zorganizowanego kultu i sformalizowanej religii. Formułując te hipotezy, przywoływał on transformację w sztuce figuralnej, która dokonała się znowu mniej więcej około 10 tysięcy, może powiedzmy inaczej, której początki można sięgać okresu około 10 tysięcy przed Chrystusem, na terenie Bliskiego Wschodu. Jego zdaniem w miejsce dominujących przedstawień różnych, różniastych zwierząt pojawiają się tylko i wyłącznie przedstawienia bydła, a zasadniczo przedstawienia byków, jak również przedstawienia antropomorficzne, ale zasadniczo wyłącznie przedstawienia kobiet. Dla niego ta transformacja jest odzwierciedleniem pojawienia się systemu religijnego, który był zbudowany wokół takiej boskiej pary, mianowicie bogini matki i boga byka. Czyli ta ideologia religijna byłaby zorganizowana, jak powiedziałem, wokół takiego dwoistego elementu centralnego i znajduje to odzwierciedlenie w sferze ilustracyjnej, że tak powiem. Mówiąc szczerze, faktograficzne wsparcie tej hipotezy jest co najwyżej średnie. Może w większym stopniu ono mogłoby być adekwatne dla tego już późnego okresu rzędu 8-7 tysięcy przed Chrystusem. Oczywiście taka sytuacja tego powstania tego systemu religijnego, może z takiego zorganizowanego systemu religijnego, też mogła wytworzyć zapotrzebowanie na produkty rolnicze. Mogły być one potrzebne na przykład do sprawowania ofiar. Mogły być potrzebne po prostu dla kapłanów tej religii, którzy nie zajmowali się już codziennym, rutynowym pozyskiwaniem pożywienia. Oczywiście są to tylko hipotezy i to należy bardzo silnie podkreślić. Być może, czemu nie, możemy popuścić wodze fantazji i powiedzieć, że w jakimś stopniu wszystkie one są prawdziwe. Niezależnie jednak od naszej nieumiejętności udzielenia jednoznacznych odpowiedzi na pytania i przyczyny o mechanizmy rewolucji neolitycznej, fakt jest faktem, że transformacja neolityczna miała miejsce. Co więcej, po uformowaniu się kultur neolitycznych rolników na obszarach wyjściowych następowała właściwie wszędzie na świecie szybsza lub bardziej wolna ekspansja tego nowego neolitycznego modelu kulturowego. Suma summarum, jak już powiedzieliśmy, doprowadziła ona do opanowania przez formację rolniczą u schyłku epoki kamienia większej części starego, ale także i nowego świata. A w dłuższej perspektywie czasowej, wykraczające już poza czasy neolityczne, zdecydowanej większości całego świata. I znowu mamy tutaj do czynienia z fundamentalnym pytaniem, czym ta ekspansja była spowodowana, jakie były jej mechanizmy, jak ona przebiegała. Tu już nie mówimy o tych jak gdyby prapoczątkach neolitu,
które dokonały się, które były związane z domestykacją i dokonały się w tych ośrodkach umownie zaznaczonych na tej mapie całego świata, ale mówimy już o ekspansji, o wyjściu neolitu poza te najbardziej pierwotne ośrodki neolityzacji. Oczywiście trudno odpowiedzieć generalnie na to pytanie w skali całego świata w odniesieniu do wszystkich tych ośrodków. Przyjrzyjmy się bliżej właśnie ośrodkowi bliskowschodniemu i jednemu z kierunków ekspansji, a mianowicie, no, który nas siłą rzeczy najbardziej interesuje, tej ekspansji w kierunku północno-zachodnim, która objęła kontynent europejski. Otóż ta ekspansja z Bliskiego Wschodu na dobrą sprawę zaznacza się już od 10 tysiąclecia, to znaczy jeszcze w sytuacji, kiedy te społeczności, powiedzmy, najwcześniejszego neolitu nie są bynajmniej jeszcze społecznościami tak stuprocentowych rolników i hodowców. Tak jak mówiłem, to jest jeszcze sytuacja, kiedy prawdopodobnie no, spora część pożywienia, większość pożywienia pochodzi ze zbieractwa i łowiectwa. To rolnictwo jest takim kwiatkiem do kożucha, ale pomimo tego już i taka sytuacja, już i taki stan gospodarki żywnościowej, a także i inne elementy neolityczne są, można powiedzieć, przedmiotem swego rodzaju eksportu. Ekspandują poza ten obszar kolebkowy, poza ten żyzny półksiężyc, który zresztą też jest na tej mapie widoczny. Obszar Anatolii został objęty osadnictwem neolitycznym w 9 i 8 tysiącleciu przed Chrystusem. W początkach, a w każdym razie w pierwszej połowie 7 tysiąclecia to osadnictwo stanęło niejako u wrót Europy, pojawiając się na wybrzeżach Morza Egejskiego i Morza Marmara. Z kolei w 7 tysiącleciu przedmiotem tej ekspansji były Bałkany razem z Kotliną Karpacką, choć większość Kotliny Karpackiej neolit objął już w tysiącleciu VI. Z kolei Europa Środkowa została zainfekowana neolitem odpowiednio w pierwszej i drugiej połowie VI tysiąclecia. Oczywiście ta bardzo uproszczona mapa pokazuje, że neolit europejski jest zasadniczo dzieckiem neolitu bliskowschodniego, abstrahując w tej chwili od sposobów transmisji tych wzorców wczesnoneolitycznych. Natomiast tutaj widzimy uśrednione daty pojawienia się formacji neolitycznej w pozostałych częściach Europy i spotykamy się tutaj z pewnym problemem, mianowicie wynikającym z różnego rozumienia, z różnego definiowania neolitu. No bo jeśli kierować się literaturą, dajmy na to, rosyjską, ukraińską, litewską, fińską także, to początki tej epoki w Europie Wschodniej są bardzo wczesne, nie ustępują, a może nawet są wcześniejsze Europie Środkowej czy Zachodniej. Ale w istocie te daty, o tutaj, odnoszą się do pojawienia się ceramiki. Jeśli akceptować tylko taką pełnopakietową definicję neolitu, obejmującą również rolnictwo i hodowlę, to początki tak rozumianego neolitu będą tutaj dużo, dużo późniejsze, zwłaszcza w tej północnej części Europy Wschodniej. One właściwie będą związane już z początkami epoki brązu, de facto. Jakie były, proszę Państwa, i są podstawowe archeologiczne hipotezy tłumaczące pojawienie się i rozprzestrzenienie się neolitu w Europie? W praktyce do przełomu lat 70. i 80. XX wieku neolit europejski był powszechnie uznawany za zjawisko allochtoniczne, to znaczy obcego pochodzenia. Uznawano, że jest on efektem migracji ludnościowych z Bliskiego Wschodu, które w ostatecznym rezultacie doprowadziły do rozprzestrzenienia się tej formacji kulturowej na większą część kontynentu. Jako przesłanki takiej wizji wskazywano, jak najbardziej realne zresztą, podobieństwa kultury materialnej, pewne zależności chronologiczne, ale także ogólne, powiedzmy szczerze, a prioryczne przekonanie, które można opisać taką oświeceniową sentencją ex oriente lux. To znaczy chodzi o przekonanie, że decydujący wpływ na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego Europy wywierały zawsze i wyłącznie kolejne impulsy i oddziaływania z Bliskiego Wschodu. Oczywiście nie mówimy tu o okresie historycznym, rozwiniętym okresie historycznym. Poglądy na temat neolityzacji Europy, może jeszcze warto dodać, że te poglądy o tym przemożnym oddziaływaniu
z terenu Bliskiego Wschodu, w pewnym sensie zyskały wsparcie, dodatkowe przesłanki, począwszy od przełomu lat 70. i 80., dzięki pierwszej fali danych genetycznych. To były dane jeszcze z dzisiejszego punktu widzenia bardzo niedoskonałe, dane pochodzące z populacji nie prehistorycznych, nie neolitycznych, ale współczesnych, dane wypracowane głównie w wyniku wielkiego projektu przeprowadzonego przez takiego włoskiego archeogenetyka Luigi Luca Cavalli Sforza, no i jego współpracowników. Te dane, zdaniem Cavalli Sforzy i współpracowników, wspierały tę tezę o tym bliskowschodnim pochodzeniu neolitu europejskiego, właściwie o całkowitym wyparciu europejskich łowców zbieraczy przez tych bliskowschodnich rolników. Zaczęło się to nieco zmieniać, znaczy w pewnych środowiskach archeologicznych, zwłaszcza anglosaskich, również od początku lat 80. pojawiła się także i inna teza, która głosiła, że to jednak tak nie było i że no właśnie miejscowi, tuziemscy, lokalni, mezolityczni łowcy zbieracze byli tym podstawowym substratem ludnościowym, na którym dokonał się proces neolityzacji Europy, a te wzorce neolityczne przyszły do Europy tylko na zasadzie kontaktów i interakcji. Czyli mielibyśmy do czynienia nie z transmisją ludzi, ale z transmisją idei, z transmisją nowych wzorców. Uzasadnienie archeologiczne tych tez było dość słabe, nie mamy tutaj czasu, żeby szczegółowo to dyskutować. Również pewną rolę odgrywał tu taki czynnik ideologiczny, pewna taka poprawność prehistoryczna, która pojawiła się w tych latach na Zachodzie. Zaczęto rozumować w ten deseń, że jeżeli mamy potwierdzoną obecność ugrupowań zbieracko-łowieckich w dobie neolityzacji, no to niemożliwe jest, żeby te ugrupowania w tym procesie nie brały udziału. Zostało to również do pewnego stopnia potwierdzone, czy też wsparte kolejną falą danych genetycznych, tym razem danych wciąż wywodzących się z populacji współczesnych, ale opartych o mitochondrialne DNA i chromozom Y. Wreszcie też jako swego rodzaju reakcja na najbardziej skrajne warianty tych hipotez klasycznych i hipotez autochtonicznych powstały takie hipotezy mieszane, allochtoniczno-autochtoniczne. Były to, oczywiście uogólniając, konstrukty dość teoretyczne o słabych podstawach konkretnych danych archeologicznych i powiedzmy takich sobie podstawach, jeżeli chodzi o dane genetyczne. Atoli, proszę Państwa, krótko i węzłowato rzecz ujmując, w chwili obecnej, dzięki badaniom porównawczym już kopalnego DNA, to znaczy DNA pochodzącego, pobranego z realnych materiałów neolitycznych i wczesno-neolitycznych oraz z materiałów szkieletowych, czyli po prostu ze zmarłych mezolitycznych, późno-mezolitycznych z terenu Europy, jak i też Bliskiego Wschodu, stąd najważniejsi badacze, którzy realizowali te badania, są tutaj ujęci w takim zielonym polu, a ci wcześniejsi w polu czerwonym. Możemy powiedzieć, że no, jak gdyby wracamy do hipotez klasycznych. Te badania dobitnie pokazały, że nie ma mowy o jakimś lokalnym, miejscowym, mezolitycznym, czyli zbieracko-łowieckim substracie neolityzacji kontynentu europejskiego. Ten tytuł zresztą już jest bardzo wymowny. Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe's First Farmers. Te badania genetyczne, nowoczesne badania genetyczne oparte o kopalne DNA bez wątpienia pokazują, że no właśnie ci pierwsi rolnicy i hodowcy Europy i tej bałkańskiej i tej środkowej, która nas szczególnie interesuje, wywodzą się z Bliskiego Wschodu, no oczywiście bezpośrednio z Anatolii. Tyle. No i można by powiedzieć, że potwierdziły się te najbardziej klasyczne hipotezy wypracowane na bazie analizy danych archeologicznych, co jest zresztą pewnym pocieszeniem dla, powiedzmy, takich klasycznych, tradycyjnych archeologów, którzy jednak twierdzą, że badanie kultury materialnej ma sens, no i uzyskali oni tutaj pewną satysfakcję, to znaczy wbrew niektórym poglądom badanie kultury materialnej, badania porównawcze kultury materialnej wcale nie okazały się takie bezsensowne.
Ciekawe jest również to, że okazuje się, jeżeli dajmy na to, zestawimy datowania absolutne tych pierwszych sygnałów osadnictwa neolitycznego w Europie Środkowej, na przykład na ziemiach polskich, że ta migracja wczesnoneolityczna była procesem stosunkowo szybkim. Ona dokonała się w przeciągu 2-3 pokoleń, czyli ona była jak najbardziej zauważalna z perspektywy pojedynczego człowieka. Ktoś, kto pojawił się na Kujawach czy na ziemi chełmińskiej około 5350, no to pamiętał, że na przykład o tata i mama to jeszcze żyli sobie tam u źródeł takiej wielkiej rzeki, a babcia z dziadkiem, no to przyszli do źródeł tej wielkiej rzeki przez taką dużą przełęcz, dużą bramę pomiędzy górami. Tą bramę nazywamy dzisiaj Bramą Morawską, a żyli sobie jeszcze na południe od tych dużych gór i od tej dużej przełęczy, od tej bramy. To wygląda na to, rozegrało się na oczach 2-3 pokoleń, czyli był to proces jak najbardziej dostrzegalny, jak najbardziej realizowany świadomie przez te ugrupowania wczesno-neolityczne. Z drugiej strony trzeba też podkreślić, że dane genetyczne pokazują jednak, iż w trakcie tych migracji dochodziło do pewnych kontaktów pomiędzy społecznościami wczesno-neolitycznymi, tych pierwszych rolników migrujących z południowego wschodu, a tych lokalnych, mezolitycznych łowców-zbieraczy. Bo zwróćcie Państwo uwagę chociażby na ten tutaj wykresik, diagram. On odnosi się do neolitu bałkańskiego, jak i też do neolitu środkowoeuropejskiego, a mówiąc ściślej do pierwszej kultury neolitycznej w Europie Środkowej, czyli tak zwanej kultury ceramiki wstęgowej rytej. O, tu mieliśmy pokazane jej naczynia. I ten obraz jest tutaj prawie jednolity. Wszędzie mamy te szare takie poziome bloczki, które ilustrują udział tak zwanej komponenty anatolińskiej w szkieletach z neolitu bałkańskiego i z wczesnego neolitu, tego wstęgowego neolitu środkowoeuropejskiego. Ten udział jest dominujący, czyli pula genetyczna, proszę Państwa, tych pierwszych nosicieli rolnictwa i hodowli, tych pierwszych społeczności neolitycznych na Bałkanach, jak i też w Europie Środkowej, niewiele różni się od tej puli genetycznej, tej tak zwanej anatolijskiej, typowej dla Anatolii, dla neolitu anatolijskiego. Ale warto zauważyć, że pojawiają się tutaj takie skromniutkie, no ale jednak są niewielkie, symbolicznie właściwie obecne udziały komponenty tak zwanej mezolitycznej, miejscowej, łowców, zbieraczy zachodnioeuropejskich, wschodnioeuropejskich, mniejsza o szczegóły. Ich znaczenie jest niewielkie, znaczenie tej komponenty jest niewielkie, ale to oznacza, że w trakcie tej ekspansji, w trakcie tej migracji do jakichś kontaktów musiało dochodzić. Czy przybrały one bardziej rozbudowane formy? Nie wiemy za bardzo. Fakt, że ta komponenta jest tutaj obecna, oznacza jedno, że przynajmniej musiało dochodzić do kontaktów seksualnych. Sporadycznych, bo sporadycznych, ale co gorsza bez zabezpieczeń, bo ślad tego mezolitu tutaj się uwidacznia. To, cośmy przed chwilką powiedzieli, nie odnosi się do Europy Wschodniej. Nie odnosi się do Europy Wschodniej, bo tam neolityzacja była bardzo, bardzo specyficzna, jak już podkreśliliśmy. I to również widać w genetyce. W Europie Wschodniej ta neolityzacja, powiedzmy najpierw ta ceramiczna neolityzacja, dokonała się bez żadnego udziału tej komponenty anatolijskiej, tej ludności wywodzącej się z Bliskiego Wschodu. Na tym diagramie, pochodzącym z najnowszej publikacji, która ukazała się praktycznie kilka tygodni temu, ta komponenta anatolijska jest zaznaczona tym jasnym brązem. W Europie Wschodniej i w krajach nadbałtyckich, wtedy kiedy ta pierwsza ceramika neolityczna tam się pokazuje, czyli mniej więcej w tym okresie, tej komponenty anatolijskiej, jak Państwo widzą, jeszcze nie ma. Ona się pojawia dużo, dużo, dużo później, ale związana jest już z zupełnie innymi historiami, które nie mają nic wspólnego z początkami neolitu. A tutaj w Europie Środkowej czy w Europie Zachodniej ta komponenta anatolijska pojawia się
jak już sobie to powiedzieliśmy, w początku tego archeologicznego neolitu. Jeszcze jeden obrazek zaczerpnięty tym razem z innego, również nowego artykułu archeogenetycznego. On dotyczy przede wszystkim neolityzacji strefy południowo-skandynawskiej. Warto tu zwrócić uwagę na to, że ta neolityzacja drugiego rzutu, drugi etap neolityzacji, który w Europie dokonał się około przełomu 5 i 4 tysiąclecia, bo ta pierwsza neolityzacja to jest, jak mówiliśmy, generalnie 6 tysiąclecie, jeżeli chodzi o Europę Środkową i Kotlinę Bałkańską. Ten drugi etap też związany jest z rozprzestrzenieniem się tej komponenty anatolijskiej. Ona tu jest z kolei zaznaczona kolorem beżowym. Te dane przede wszystkim odnoszą się do terytorium dzisiejszej Danii. Tu mamy pojawienie się właśnie neolitu około 4000 przed Chrystusem i proszę zauważyć, że o ile wcześniej mieliśmy wyłącznie komponentę mezolityczną, to tutaj pojawiają się szkielety, które mają mniej więcej 75% komponenty anatolijskiej i mniej więcej 25% tej komponenty mezolitycznej. Czyli tu pojawia się ludność, która do pewnego stopnia jest już wymieszana z tym lokalnym podłożem, ale wciąż jeszcze dominuje, przeważa, no może nie dominuje tak wyraźnie jak poprzednio, ale przeważa jednak ta komponenta anatolijska, to znaczy udział ludności miejscowej, mezolitycznej w tych interakcjach, w tych kontaktach był już większy, ale jednak nie na tyle duży, żeby ten zielony kolor tutaj przeważał. Jak było na ziemiach polskich, bo jak mówię, to odnosi się głównie do Danii, niestety nie mamy jeszcze tak obfitych danych, trudno powiedzieć. Mamy pewne sugestie w każdym razie, na przykład tutaj w tym artykule wyrażonym, odnoszącym się przede wszystkim do terytorium dzisiejszych Kujaw i odnoszącym się głównie do pewnych zjawisk związanych z piątym, początkami czwartego tysiąclecia. Mamy pewne sugestie, że również do takich kontaktów neolityczno-mezolitycznych dochodziło. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te wszystkie procesy neolityzacji Europy, o których mówiliśmy, zawsze pojawia się ciekawe pytanie, no bo jeżeli uznajemy, że ten czynnik tak zwany anatolijski, czy ten, prawda, udział tych społeczności wywodzących się z Anatolii, z Bliskiego Wschodu, w którymś tam pokoleniu oczywiście, był dominujący, no to zawsze pojawia się ciekawe pytanie, no a co się stało z tą miejscową, lokalną ludnością zbieracko-łowiecką, mezolityczną? Problem jest bardzo złożony i kontrowersyjny i z pewnością jest to temat na osobne, inne spotkanie, bo z pewnością o tym spokojnie można by długo mówić. Kończąc, powiem tak, że to, co w tym wszystkim najważniejsze, to fakt, iż wraz z gospodarką rolniczą i innymi wyznacznikami neolitu rozwijają się, zresztą niekoniecznie od samego początku neolitu, takie cechy społeczeństw ludzkich, które kojarzą się nam dzisiaj z postępem cywilizacyjnym, co absolutnie nie oznacza, że tego przymiotnika cywilizacyjny nie można odnieść do społeczności zbieracko-łowieckiej. Ale między innymi z racji zdecydowanie większych ilości pożywienia niż w paleolicie i mezolicie, choć nie zawsze bardziej wartościowego, następuje ewidentny wzrost populacyjny. Ten wzrost wynikał zresztą i z innych czynników, jak chociażby z rozpowszechnienia się magazynowania pożywienia. Nawiasem mówiąc, mówi się może trochę nieoczekiwanie o ceramice właśnie, którą Państwo widzą, jako o elemencie, który się do tego przyczynił, bo zdaniem niektórych badaczy to właśnie dzięki ceramice możliwe było przygotowywanie takiego papkowatego, wodnistego, miękkiego pożywienia, które nadawało się do karmienia dzieci w wieku niemowlęcym. To z kolei powodowało wcześniejsze odstawienie od piersi, no i co z kolei wiadomo, umożliwia częstsze i szybsze zachodzenie w ciąży. Powszechność naczyń glinianych, nawiasem mówiąc, mogła też, niektórzy tak mówią, spowodować narodziny sztuki kulinarnej. Są też bardzo wiarygodne dane przemawiające na tym, iż to właśnie dzięki ceramice zaczęto w neolicie ważyć piwo, czy też zbliżone napitki alkoholowe. W neolicie ukształtowały się zorganizowane i wyspecjalizowane, znaczy bardziej niż w paleolicie i mezolicie, systemy wytwórcze, na przykład ceramiki, narzędzi krzemiennych,
pojawiło się bardziej zorganizowane kopalnictwo surowców kamiennych, ale nie tylko, soli, rud miedzi. Pojawiają się duże osady we wczesnym, czy oczywiście w późnych odcinkach neolitu. Ludność niektórych miała dochodzić do, a nawet przekraczać poziom 10 tysięcy osób. To głównie, co teraz mówię, odnosi się do tak obszaru zachodniej Ukrainy, północno-wschodniej Rumunii, do tak zwanej kultury Kukuteni Tripolie, a nawet są opinie, że niektóre największe osady tej kultury mogły być zamieszkane przez 20 do 30 tysięcy osób, czyli to były takie neolityczne metropolie, tak zwane megasites. Formują się wreszcie społeczności o mniej lub bardziej rozbudowanej hierarchii społecznej, czego odzwierciedlenie znajdujemy w bardzo bogatych, to wyposażonych grobach. Pojawia się rozbudowane życie ceremonialne i religijne, jak mówiliśmy, co odzwierciedlają założenia kultowe, które wręcz są określane mianem świątyń. To również być może jest takie założenia kultowe z terenu Europy Środkowej. Pojawiają się przedstawienia figuralne, takie powiedzmy dziwne pochówki. To wszystko może być związane z tym rozbudowanym życiem ceremonialnym i religijnym. Jeżeli wznoszono takie monumentalne założenia, to oczywiście ktoś musiał zaplanować pracę, ktoś musiał to zorganizować, ktoś musiał zabezpieczyć takie ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Wreszcie też pojawiają się sygnały bardziej lub mniej intensywnego ingerowania w środowisko, to znaczy świadomego lub nieświadomego przekształcania środowiska zgodnie z określonymi potrzebami neolitycznymi, no czy też nawet wręcz jego dezwastowania. Sądzi się, że na niektórych obszarach poziom odlesienia, poziom deforestacji krajobrazu w zasadzie nie odbiegał za bardzo od czasów dzisiejszych. Tu oczywiście mówię nie o wczesnym neolicie, ale o tym neolicie bardziej zaawansowanym. Tych wszystkich elementów, krótko mówiąc, nie było wcześniej na etapie zbieracko-łowieckim, ale jeśli nawet były, to w wymiarze symbolicznym, inicjalnym. To właśnie neolit, a zwłaszcza gospodarka rolnicza, umożliwiły zaistnienie i ich rozwój. I co więcej, jak już sygnalizowaliśmy, wszystkie te elementy będą się już intensywnie dalej rozwijały w późniejszych epokach prehistorycznych, a także w epokach historycznych, doprowadzając do takiego stanu ludzkiej kultury i cywilizacji, a przynajmniej głównego jej nurtu, który obserwujemy wokół siebie, powiem na załączonym obrazku. Czyli summa summarum, nigdy nie byłoby możliwe zniesienie piramid, gotyckich katedr, czy też wymyślenie i wyprodukowanie komputera czy smartfona, gdyby ludzie pozostali na etapie gospodarki zbieracko-łowieckiej. Dlatego właśnie zaznaczyłem na początku, możemy używać terminu rewolucja neolityczna, jakkolwiek ta rewolucja nie przebiegała tak rewolucyjnie, jak się to kiedyś wydawało. Miały te procesy dokładnie takie samo znaczenie i mówię to całkiem serio, jak na przykład rewolucja przemysłowa zaczęła się w Anglii w XVIII wieku i rozwinęła się w wieku XIX oraz rewolucja informatyczna, w której mamy szczęście lub nieszczęście funkcjonować. To już zależy od indywidualnego punktu widzenia. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za przedłużenie. Nie ma za co przepraszać. I dziękuję bardzo za uwagę. To zasadniczo wszystko, co chciałem powiedzieć. Przy okazji jeszcze tylko taka drobnostka. Chciałem wyrazić moją wdzięczność, moje podziękowanie w stosunku do niektórych projektów badawczych, które dostarczyły materiału ilustracyjnego. Niektórych ilustracji, które wykorzystałem do zmontowania niniejszej prezentacji. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz przepraszam. Bardzo dziękuję. Nie ma zupełnie za co przepraszać. Wszyscy cały czas są z nami, słuchają z wielkim zainteresowaniem. Komentarze cały czas padają. Trochę się martwiłem, że tych komentarzy się tak dużo zebrało, ale bardzo się też ucieszyłem, że na tak przynajmniej 10 zostało odpowiedzi udzielone gdzieś tam w ostatniej części, bo było pytanie o piwo, kiedy mogło powstać, było pytanie o rytualne pochówki. Czy możemy powiedzieć coś więcej o nietypowych pochówkach interpretowanych jako ofiary rytualne? No, z pewnością możemy powiedzieć, to znaczy tak. Po pierwsze, pochówki nietypowe, czy może z naszego punktu widzenia nawet z lekka makabryczne, pojawiają się nie tylko w neolicie, one pojawiają się już
wcześniej na tym etapie z bieracko-łowieckim, chociażby w mezolicie. W Polsce, proszę Państwa, mamy kapitalne stanowisko mezolityczne z ogromną ilością takich pochówków dziwnych, nie zawaham się użyć tego słowa, czy może, przepraszam, źle się wyraziłem, stanowisko zbieracko-łowieckie, o tak powinienem to sformułować, w miejscowości Dudka na Pojezierzu Mazurskim, gdzie tych pochówków właściwie normalnych to nie ma, ale wszystkie pochówki są, czy prawie wszystkie są dziwne, to znaczy są to pochówki cząstkowe, czyli tak jak gdyby po rozłożeniu się człowieka zabrano część szkieletu, czy też większą część szkieletu, mniejszą część szkieletu, samą czaszkę. Są pochówki samych czaszek, są pochówki samych kości rąk, nóg, dłoni, stóp. Różne warianty, niektóre kości są nadpalone, przepalone. Ale takich sytuacji mamy nieporównanie więcej w neolicie. Pochówki, to znaczy można powiedzieć tak, że no każdy pochówek do pewnego stopnia jest rytualny. Jest. Właściwie do czasów dzisiejszych, gdzie mamy chyba po raz pierwszy w dziejach taki zadeklarowany ateizm, choć pewnie i pochówki ateistyczne też w jakiejś mierze są rytualne. Mamy w neolicie pochówki w większości szkieletowe, ale mamy też pochówki ciałopalne, kremacyjne. One zawsze w neolicie występują, w większym lub mniejszym nasileniu, czyli jest to wyraz jakiegoś innego, odrębnego w stosunku do tej normy rytuału, światopoglądu. Mamy pochówki w niektórych kulturach niekompletne, czyli na przykład notorycznie nie ma kości dłoni, nie ma kości stóp. Mamy w niektórych kulturach pochówki tego rodzaju, które nazywane są w większości pochówkami megalitycznymi, kiedy konstruowane są z użyciem większych lub mniejszych głazów kamiennych, albo zbliżone do megalitycznych, konstruowane ze słupów drewnianych. Mamy w niektórych pochówkach, niektórych założeniach osepulkralnych, tak powinienem powiedzieć, mamy do czynienia z pochówkami zbiorowymi, właśnie w niektórych megalitach, na przykład w strefie południowo-skandynawskiej, czy w Holandii, czy w północnych Niemczech, mamy sytuację, że pochówki były wkładane do tych megalitów po rozłożeniu się zwłok. One były rozsegregowywane albo wręcz usuwane przy braku jakiegokolwiek respektu pod ścianę. Robione było miejsce na kolejny pochówek. Efektem jest tego to, że dzisiaj w momencie badań mamy do czynienia z gigantycznym śmieciowiskiem kościanym. Mamy sytuację, że jeszcze bardziej dziwne, nieliczne, bo nieliczne, ale mamy pochówki zbiorowe, masowe, które w zasadzie pochówkami chyba nie są, to znaczy wyraźnie widać, że ci zmarli zostali chyba wrzuceni, to jest właściwe słowo, do jamy grobowej bez jakiejkolwiek atencji, bez zwracania uwagi na ten właściwy rytuał pogrzebowy. A przy tym właśnie temacie tych takich masowych pochówków, czy z wczesnego neolitu takie stanowiska są znane? Bo najsłynniejszy no to chyba jest grób masowy z Koszyc, ale to jest kultura amforkulisty i to jest chyba końcówka już, tak? Ale jest rzecz, w gruncie rzeczy nawet podobna nieco. Są znane takie pochówki z kultury ceramiki wstęgowej rytej. Najbardziej znany to pochówek Stalheim w Baden-Württembergu, czyli w Niemczech. Jest kilka innych podobnych. Kilkadziesiąt w sumie zmarłych, szkielety kilkudziesięciu zmarłych, wrzucone, tak jak mówię, bez jakiejkolwiek atencji, jeden na drugim. Prawie wszystkie czaszki miały dziury wybite za pomocą narzędzi kamiennych używanych przez twórców kultury ceramiki wstęgowej rytej. No i magiel interpretacyjny, czy jest to pozostałość jakiegoś najazdu na tę osadę, bo to jest w obrębie osady, czy jest to pozostałość jakiejś egzekucji, czy pozostałość jakiegoś rytuału ofiarnego. Trudno niestety odpowiedzieć na to pytanie, no ale takie opcje najczęściej są tutaj wymieniane. Jak mówię, kilka innych pochówków tego rodzaju w kulturze ceramiki wstęgowej rytej jest znane. Czyli jakieś makabryczne historie, no niestety też się zdarzały. Tak, i pytanie jeszcze, jeśli nawet przyjmiemy hipotezę o najeździe, kto kogo najeżdżał, tak? Oczywiście. Najbardziej atrakcyjnie brzmi hipoteza, że to byli ci łowcy zbieracze późno mezolityczni. No ale to być może jest efekt naszego chcieństwa, naszego
przywiązania do historii o kowbojach i Indianach. Bardzo możliwe. Pan Mariusz zastanawia się z kolei, czy Göbekli Tepe można określić jako początek neolitu, czy raczej ostatnim bastionem łowców-zbieraczy. Też temat na całkiem odrębne spotkanie pewnie. Bardzo dobre pytanie, ale bardzo wymagające, no niestety, wielkiej gimnastyki umysłowej. Göbekli Tepe nie ma dobrego kontekstu osadniczego. O ile wiem, właśnie w tym rejonie Göbekli Tepe, to nawet dość intensywnych badań w ostatnich latach, nie odkryto specjalnie wielu osad, czy to łowców, zbieraczy, czy to rolników. Trochę je odkryto, zgoda, jasne, ale one w większości mają charakter rytualny, czy też quasi rytualny. Powszechnie w literaturze wyrażane jest przekonanie, że Göbekli Tepe było zbudowane w zasadzie jeszcze przez łowców zbieraczy. Ludzi, którzy albo w ogóle, albo tylko w minimalnym, inicjalnym stopniu opierali swój żywot biologiczny o tą żywność udomowioną. Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że właśnie z Göbekli Tepe wiąże się, przynajmniej w niektórych ujęciach, w świetle niektórych publikacji, wiążą się te początki ważenia piwa, bo zidentyfikowano tam takie kamienne naczynia z takimi osadami, które zostały przeanalizowane odpowiednimi metodami spektralnymi. No i efekt jest taki, hipoteza jest taka, że być może w tych naczyniach ważono albo przechowywano piwo. W związku z tym, no tak całkiem ten jak gdyby trop neolityczny, no bo ważenie piwa, no to też można powiedzieć jest czynność już taka trochę neolityczna. Przynajmniej trzeba było zebrać jakieś dzikie zboża, żeby z czegoś to piwo uważyć. No więc tak całkiem ten trop neolityczny tutaj no, nie wylatuje z naszego zainteresowania. Aczkolwiek istotnie jest to stanowisko, samo w sobie jest niesamowite, ono jest tym bardziej niesamowite, jeżeli uświadomimy sobie, że znieśli te wspaniałe konstrukcje, te wspaniałe założenia, w zasadzie jeszcze łowcy, zbieracze, którzy jeżeli już, to tylko troszeczkę liznęli tego neolitu. Nie jest jedyne, tak? Bo jeszcze Karahan Tepe i kolejne odkrywane, badane. Są kolejne stanowiska, dosłownie, zupełnym przypadkiem. W ubiegłym tygodniu gościli u nas, nie, dwa tygodnie temu gościli u nas goście z Turcji, z Gaziantep, którzy prowadzą badania właściwie na kolejnym, nieco podobnym stanowisku. Nazwy nie przytoczę, bo jest strasznie skomplikowana, w każdym razie nie jest to stanowisko, znaczy nazwa jest prosta, no jeżeli się pamięta, ale jest to stanowisko no też takie, jak powiedziałem, przynajmniej z naszej perspektywy, no takie bardzo, bardzo nietypowe, to znaczy no, związane właśnie z jakimiś rytuałami. Znaczy ono skądinąd jeszcze troszkę inaczej wygląda niż Göbekli Tepe i niż Karahan Tepe. Są na przykład takie pomieszczenia, takie centralne pomieszczenie, gdzie jest takich 6 kolistych ołtarzy kamiennych. Proszę Państwa, może jeszcze warto też dodać jedną rzecz. Wszystko, co sobie mówimy, no to są oczywiście nasze interpretacje, nasze wyobrażenia, w większym lub mniejszym stopniu uwarunkowane no, naszym otoczeniem kulturowym, jakby to powiedział profesor Topolski, naszą przestrzenią ontologiczną. Oczywiście, jak najbardziej. Pan Mariusz tak z kolei się praktycznie zastanawia, czy wiemy może, jak oni dochodzili do tego, co jest jadalne, a co nie. Pan Irek tutaj próbował odpowiedzieć organoleptycznie z poświęceniem. Czy mniej więcej tak? To znaczy tak, zboża, jeżeli mówimy teraz o tych roślinach udomowionych na przykład, to na tych obszarach powiedzmy wyjściowych, na tych obszarach, gdzie doszło do domestykacji, no rosły, jak powiedziałem, i rosną zresztą, gatunki dzikie, gatunki, które były przodkami, dzikimi przodkami tych bóż czy roślin strączkowych udomowionych. One były użytkowane już wcześniej przez społeczności zbieracko-łowieckie, to znaczy społeczności zbieracko-łowieckie na przykład no, gdzieś tam w Jordanii, Syrii czy południowo-wschodniej Turcji użytkowały dziką pszenicę, dziki jęczmień, dziką soczewicę i tak dalej. Więc one z grubsza wiedziały, że te rośliny nadają się do jedzenia. No myślę, że jeżeli chodzi o zwierzęta, to tu
problemu nie ma, bo łowcy zbieracze byli myśliwymi, więc doskonale wiedzieli, jakie części zwierząt nadają się do zjedzenia, jakie są lepsze, jakie są gorsze. Natomiast co do, no powiedzmy, innych roślin, które na wielu obszarach nie miały dzikich przodków, no to pytanie jest właściwie trudne do odpowiedzi. Na chłopski rozum chyba metoda prób i błędów czasami. No metoda prób i błędów. Jest takie opowiadanie Stanisława Lema, właściwie wyimek z pewnej powieści Stanisława Lema, z jednej z późnych powieści, bodajże Pokój na ziemi, gdzie siostrzeniec profesora Tarantowi, postaci występującej w kilku powieściach Stanisława Lema, zajmuje się tym problemem i właśnie dochodzi do wniosku, że doprowadzenie do tego, że w chwili obecnej wiemy, jakie rośliny są jadalne, a jakie nie, kosztowało horrendum ludzkich ofiar, że to byli anonimowi bohaterowie, którzy właśnie metodą prób i błędów doszli do tego, na przykład jaka roślina nadaje się do palenia. Skąd, jak ludzie doszli dotąd do tego, że tytoń nadaje się do palenia, dajmy na to. No właśnie metodą prób i błędów. Tak, jak najbardziej. Ktoś pierwszy musiał wpaść na ten pomysł. Związana z ogromną liczbą cierpień i ofiar. Zdecydowanie. A przy okazji właśnie domestykacji pani Teresa się zastanawia, jakie rośliny udomowiono jako pierwsze w ośrodkach poza tym żyznym półksiężycem. Takie same, czyli zboża, czy może... To też wchodzimy w bardzo obszerny temat. Na terenie ośrodka wschodnioazjatyckiego, czyli dzisiejsze Chiny wschodnie, północno-wschodnie, udomowiono, bardziej na północy udomowiono proso, bardziej na południu, no bardziej pewnie w dorzeczu Yangtze albo między Yangtze a Huanghe udomowiono ryż, ale w tej tak zwanej odmianie oryza japonika, żeby było śmiesznie, taką on ma nazwę łacińską, ku zgrozie Chińczyków. Stało się to gdzieś między 7 a 5 tysięcy lat, może 8 a 5 tysięcy lat przed Chrystusem. Tak samo jest tam ogromna dyskusja, od którego momentu możemy mówić o tej właściwej domestykacji. Wydaje się, że tam był bardzo długi okres domestykacji wstępnej, czy też uprawy jeszcze z roślin dzikich. Jeżeli chodzi o ten ośrodek w Afryce, zaznaczony w Afryce Północnej, Sahelu dzisiejszego, tam udomowiono, zdaje się, przede wszystkim zwierzęta, choć również może afrykańską odmianę prosa. Lokalnie udomowiono bydło, chyba wielbłądy też. W Ameryce Południowej, no oczywiście ziemniak, oczywiście również rozmaitego rodzaju rośliny tykwowate, nie wchodząc w szczegóły. W Meksyku udomowiono kukurydzę. Jeżeli chodzi o ten ośrodek we wschodniej części Ameryki Północnej, znowu różne odmiany takich roślin, powiedzmy tykwowatych, melonowatych i tak dalej. Jest taki niezależny ośrodek w Nowej Gwinei. Udomowiono rośliny bulwowate, yam, taro i tak dalej. O tym też można by spokojnie zrobić osobne spotkanie o każdym z tych ośrodków. Tak, oczywiście, całemu neolitowi spokojnie można by i cały semestr poświęcić. W tym ośrodku wschodnioazjatyckim, tym powiedzmy wschodniochińskim, chyba również najwcześniej na świecie udomowiono drób, kury. Chyba tam mamy najwcześniejsze sygnały udomowionego drobu. Myślę, że taki krótki przegląd jak najbardziej panią zadowala. Jeszcze takie trzy bardziej luźne komentarze bym powiedział. Pani Urszula napisała właśnie teraz, dlatego nigdy nie wycofam laktozy i glutenu ze swojej diety. Trzeba docenić poświęcenie naszych przodków. Kolega profesor Krzysztof Borysławski z kolei pisze, gdy obserwuję mojego kota, dochodzę do wniosku, że to kot udomowił człowieka. Z kolei pani Teresa się śmieje, że u mnie z kolei to pies rządzi i pies zdecydował, że nie potrzebujemy żadnego kota. Myślę, że drodzy widzowie, którzy nas oglądacie, dobrze wiecie, jak to macie ze swoimi zwierzętami, kto kogo udomowił we własnym domu. No ale kot ostatecznie udomowiony nie został do końca, tak? Wiecie państwo, to wcale nie jest taki żart. I są całkiem serio wygłaszane takie opinie, no powiedzmy natury bardziej filozoficznej czy biofilozoficznej, które twierdzą, że ten proces domestykacji różnie można interpretować. Można się zastanawiać, kto kogo udomowił. Czy to też nie było tak, że w pewnym momencie, oczywiście to wszystko się działo nieświadomie, również w interesie chociażby rzeczonego kota, psa, bydła, pszenicy,
nie było poddanie się tym zabiegom domestykacji, zyskanie tego statusu rośliny, zwierzęcia udomowionego, bo to wpływa bardzo korzystnie na podstawowy cel ewolucji, czyli sukces reprodukcyjny. Jak najbardziej. I może jeszcze krótsze takie odpowiedzi na trzy pytania bym prosił. Pani Małgorzata się zastanawia, czy ludy mieszkające daleko i nie mające ze sobą kontaktu, niezależnie od siebie wynalazły ceramik. Wynalazły. To też jest tak zwane pytanie za 10 punktów. W sumie odpowiedziałbym na to pytanie twierdząco. Tak, odpowiedziałbym tak. Wygląda na to, że ceramika, w ogóle najwcześniejsza ceramika dotąd znana, dotąd odkryta, pochodzi z Chin. Pochodzi z południowo-wschodnich Chin, właściwie na południe od Dolnej Yangtze i ona jest tam datowana, proszę sobie wyobrazić, na około 18 tysięcy lat przed Chrystusem. Czyli jest nieprawdopodobnie stara. Jak to niektórzy żartobliwie mówią, być może to była pierwsza rzecz, którą Chińczycy wymyślili jako pierwsi. Czy też jedna z pierwszych rzeczy, którą Chińczycy wymyślili jako pierwsi. Oczywiście to żart, bo 18 tysięcy lat przed Chrystusem nie było jeszcze żadnych Chińczyków. Choć kto ich tam wie. I wydaje się, że ten ośrodek właśnie wschodnioazjatycki to był jeden z takich dużych ośrodków, gdzie narodziła się ceramika. Pytanie jest fascynujące, pytanie jest niezwykle prowokujące, czy pierwsza ceramika w zachodniej części Eurazji, czyli na terenie Europy, na terenie właśnie zachodniej Azji, przypadkiem nie ma pochodzenia od właśnie wschodnioazjatyckiego. Czy to nie było tak, że z tych południowo-wschodnich Chin, z tego czasu rzędu 18 tysięcy lat przed Chrystusem, ta ceramika nie dotarła w sumie na zasadzie transmisji kulturowej oczywiście, gdzieś w 8, może 7 tysiącleciu zarówno na teren Europy Wschodniej, jak i na teren pierw Bliskiego Wschodu, a potem już Europy. Jest taka teza, jest wyrażana taka teza, ale równie dobrze można powiedzieć, że jest teza alternatywna, która mówi, że niezależnie na terenie powiedzmy zachodniej części Eurazji, pewnie też gdzieś na Bliskim Wschodzie, choć raczej na jego powiedzmy wschodnich i północnych peryferiach, jak mówię, 8, 7 tysiącleciu przed Chrystusem powstała ceramika, no i ona się rozprzestrzeniała już wraz z tą ekspansją neolityczną, ale pewnie niezależnie wynaleziona została ceramika na terenie Afryki i również, i tuż prawie na pewno, niezależnie została wynaleziona ceramika na terenie obydwu kontynentów amerykańskich. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że tu już nie może być żadnej zależności w stosunku do tego, powiedzmy, najwcześniejszego centrum wschodnioazjatyckiego. Jak najbardziej. I jeszcze drugie pytanie od pani Małgorzaty. Domyślam się, że na to w ogóle nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Jakim językiem się wtedy mogli posługiwać ci ludzie? No tak, to jest pytanie już za milion dolarów. Znaczy, jeżeli mówimy o najwcześniej zneolityzowanych łowcach, zbieraczach na terenie Bliskiego Wschodu, nie wiem, ale chyba nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Jeżeli mówimy o pierwszych rolnikach neolitycznych w Europie, są różne hipotezy. Jest taka hipoteza, w świetle której sformułowana przez swego czasu pod koniec lat 80. XX wieku przez wybitnego brytyjskiego badacza, taką supergwiazdę można powiedzieć na firmamencie archeologii, Colina Renfrew, że ci pierwsi neolityczni migranci, osadnicy, koloniści, którzy przyszli do Europy z Bliskiego Wschodu, posługiwali się już językami indoeuropejskimi albo raczej językiem protoindoeuropejskim, czyli językiem, który był takim punktem wyjścia, był podstawą językową, lingwistyczną dla wszystkich dzisiejszych języków indoeuropejskich, ale ta hipoteza jest powszechnie krytykowana, nie jest w każdym razie uznawana za poprawną przez sporą część badaczy, przez sporą część językoznawców, bo większość chyba badaczy przychyla się do tezy, że języki indoeuropejskie rozprzestrzeniły się później, dopiero począwszy od przełomu IV i III tysiąclecia, rozprzestrzeniły się w Europie, w
Azji Środkowej i tak dalej. Nie wykluczałbym, że to były języki, które w ogóle do dnia dzisiejszego nie przetrwały. Bo na terenie Europy, proszę Państwa, działo się na terenie Bliskiego Wschodu w gruncie rzeczy też. Od początku neolitu do dnia dzisiejszego tyle różnych rzeczy. Było tyle różnych gwałtownych wydarzeń historycznych. Migracji, imigracji, wojen, gwałtownych rozmaitego rodzaju wydarzeń, że ta, powiedzmy, neolityczna, zwłaszcza wczesno-neolityczna warstwa językowa mogła w ogóle nie przetrwać do dnia dzisiejszego. Owszem, mówi się o niektórych językach, ale takich niektórych zachowanych enklawowo, że one mogą być pozostałością, ale po nawet społecznościach wcześniejszych, paleolitycznych. Takim kandydatem do tego statusu może najlepszym jest język baskijski, który jest absolutnie niezrozumiały przez wszystkich pozostałych, którzy nie urodzili się Baskami i nie uczyli się języka baskińskiego. Z tego powodu powszechnie wyrażane jest przypuszczenie, że on jest jakimś szczątkiem, jakąś pozostałością jeszcze tej starej, paleolitycznej warstwy zasiedlenia kontynentu europejskiego. Podobnie język lapoński, język Samów z północnego krańca Europy, z Norwegii, z północnej Finlandii, z północnej Szwecji. Też uważamy, że on może wywodzić się jeszcze z paleolitu. Ale niestety, jeżeli chodzi o takich kandydatów na jakieś szczątki, niedobitki tego wczesnego neolitu, to jest bardzo kiepsko. Nie mamy takich kandydatów. Jasne, oczywiście. I ostatnie pytanie, a bardziej prośba o polecenie jakiejś książki dla laików, takiej bardziej popularno-naukowej o neolicie. Nie wiem, czy czytuje pan takie, jak w razie czego mogę pomóc, gdyby żaden tytuł nie przyszedł do głowy? Myślę, zastanawiam się. To proszę się zastanowić, a ja z tej strony mogę. To znaczy, jedna sprawa to jest polecenie książki, a druga sprawa przypomnienie sobie tytułu. Tak, no tak. Momencik. Nie ma sprawy. Drodzy widzowie, gdybyście potrzebowali, na początek zawsze od ostatniego czasu polecam Grodegard i uczeni, koleżanki Agnieszki Krzemińskiej. Książka wygrała, jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu w naszym plebiscycie jako jedna z najważniejszych książek o tematyce archeologicznej, popularno-naukowa, napisana przystępnym językiem. Niektórzy naukowcy przyczepiają się do niej, że tam nie do końca są same aktualne tezy, ale tak to jest z takimi dużymi syntezami, bo jest tam o pradziejach ogólnie, jest też polecana w każdym dziale no, dalsza literatura, więc to propozycja ode mnie, a pan profesor chyba znalazł albo jeszcze zaraz znajdzie. Tak na szybko przyszło mi do głowy coś takiego, przyszła mi do głowy taka pozycja, nie wiem czy jest widoczna. Widać. Mianowicie nazywa się to Wzory przeszłości, studia nad neolitem środkowym i późnym. To zostało wydane w roku 2008, czyli no nie jest już najnowsze, a autorem jest profesor archeologii z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z Oddziału Krakowskiego, Janusz Kruk. Jakkolwiek tytuł sugeruje, że dotyczy sprawa tylko neolitu środkowego i późnego, de facto znajduje się tutaj też no, szereg informacji na temat natury wprowadzającej, na temat początków neolitu, wczesnego neolitu. Praca jest generalnie nakierowana na ziemie polskie, czy powiedzmy wschodnią część Europy Środkowej, ale też ma cały szereg odniesień szerszych. No i jest to praca, powiedziałbym, na takim bardzo dobrym poziomie popularnym. To jest taka bardzo dobra wersja ujęcia popularnego. Bynajmniej nie schlebia czytelnikowi, starając się ominąć kwestie mniej jasne, bardziej skomplikowane, dyskusyjne. One wszystkie tutaj są zawarte, także mógłbym szczerze ją polecić. To tak na szybko. Ja teraz jak zobaczyłem, przypomniał pan profesora Janusza Kruka, to ja z kolei sobie przypomniałem, że nie wiem, czy to pewnie źle o mnie świadczy, ale w trakcie studiów jedyną książką, którą przeczytałem od deski do deski, no bo wiadomo, wybiera się fragment, który najbardziej interesuje zwykle przy różnych naukowych pracach, ale to był Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Tak. Tego samego autora oraz Sarunasa Minisauskasa. Tak jest. Więc to jest też
bardzo mnie wciągnęła wtedy ta książka. To jest ta książka. Tak jest, tak jest. Ja akurat jako biedny student to jest, miałem to już nie ksetówkę. Jest to opracowanie popularne. Nie. To jest opracowanie bardziej specjalistyczne, aczkolwiek myślę, że jest dobrze napisane, więc bez większego problemu no człowiek, który nie jest profesjonalnym archeologiem, jest w stanie to przetrawić. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pan wie, dosłownie kilka dni temu zmarł profesor Milisauskas. O, to nie miałem okazji usłyszeć. Wybitny, wybitny badacz, podobnie jak profesor Janusz Krup, więc wielka szkoda. I nie chcę tym negatywnym aspektem kończyć. Tu jeszcze mniej optymistyczne komentarze się pojawiły, bo kolega właśnie Krzysztof Borysławski pytał się, no może zakończmy tym pytaniem w sumie, czy pan profesor zgodzi się ze mną, że najbardziej ogólnym podsumowaniem neolitu jest, że nie przyniósł w dłuższej perspektywie niczego dobrego, ponieważ nie jesteśmy już częścią przyrody? Ja zawsze powiem szczerze, trochę boję się takich określeń. One dla mnie troszkę brzmią tak górnolotnie. Co to znaczy nie jesteśmy częścią przyrody? No, tak czy inaczej jesteśmy wciąż. Nam się tylko tak wydaje, że tą częścią tej przyrody nie jesteśmy. Powiem też może w tonacji minorowej, gdybyśmy nie byli częścią przyrody, to byśmy nie umierali, to byśmy nie chorowali, bo też jesteśmy ofiarami określonych procesów biologicznych. Ja mogę powtórzyć tylko to, co właściwie chyba zasygnalizowałem na końcu, a może zapomniałem. My jesteśmy wszyscy na dobre i na złe dziećmi neolitu. Neolit w dłuższej perspektywie czasowej przyniósł wszystko to, co jest dobre w naszej cywilizacji, ale także wszystko to, mnóstwo tego, co jest złe. Nie tylko neolit oczywiście, ale on wywołał cały szereg negatywnych elementów widocznych już w neolicie, jak chociażby ta nie najlepsza kondycja biologiczna, czy też niektóre problemy z kondycją biologiczną, ze stanem naszej biologii, jak chociażby z zębami, proszę Państwa, bo to tak naprawdę próchnica startuje, może nie, no nie tak jak od prawda, XVIII-XIX wieku, kiedy upowszechniło się spożycie cukru, ale w pewnej mierze próchnica startuje począwszy od neolitu. Próchnica prawie w ogóle była nieznana w paleolicie czy mezolicie w społecznościach zbieracko-łowieckich. Także no, jesteśmy dziećmi neolitu na dobre i na złe. Nie ma rady, musimy to zaakceptować. I tym pozytywnym akcentem myślę, że będziemy kończyć nasze spotkanie. Jeszcze obiecane parę minut dla pana profesora. Przepraszam, jeszcze tylko dobiję wszystkich słuchaczy, a może niektórych. Proszę Państwa, tak a propos właśnie tych dzisiejszych, powiedzmy, problematycznych czy dyskusyjnych aspektów naszej egzystencji, proszę Państwa, tak naprawdę my jemy żywność genetycznie modyfikowaną właśnie od początku neolitu. Znaczy, tyle się mówi o żywności genetycznie modyfikowanej, o tym, że jest to wielkie zagrożenie dla człowieka. Może i tak, ale uświadommy sobie, że żywność genetycznie modyfikowaną to my jemy od tych kilku tysięcy lat, od początku neolitu. Więc może nie ma z drugiej strony aż takiego problemu z tą żywnością, no bo domestykacja, proszę Państwa, roślin i zwierząt to nie jest tylko zmiana ich fenotypu, to jest zmiana ich genotypu. Te wszystkie zmiany były związane ze zmianami genetycznymi. One przeważnie są skutkiem zmian w genomie zwierząt czy roślin. Więc może też nie ma takiego wielkiego strachu z tą żywnością genetycznie modyfikowaną, skoro jemy ją od kilku tysięcy lat. Dobrze, a teraz może bardziej poważnie mówiąc, pytanie było o co? O moje plany badawcze? Plany na przyszłość. Pozdrowienia, pożegnania, to jak na Oscarach. Jeszcze raz powtórzę, że chciałem podziękować grantom badawczym, to znaczy kierownikom i uczestnikom projektów badawczych, w których biorę udział w rozmaitych konfiguracjach. Tu nie sposób wymienić ich wszystkich, ale może przede wszystkim pani profesor Magdzie Moskal del Hoyo, która, co jest zresztą przykładem właśnie interdyscyplinarności archeologii, jest profesorem w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk. Również pozdrawiam i dziękuję mojej żonie,
pani profesor Judycie Rodzińskiej-Nowak, która też jest archeologiem, tylko że specjalizuje się w okresie rzymskim, przede wszystkim w tej Europie tak zwanej barbarzyńskiej. A co do planów, zobaczymy. Przede wszystkim usiłuję rozpaczliwie zakończyć realizację co najmniej dwóch projektów w tym momencie. Jednego krajowego, związanego głównie właśnie z tą wielokulturową osadą w Miechowie, drugiego zagranicznego, związanego z taką pierwszą fazą badań w Jordanii. Jak napomknąłem, być może w przyszłości uda się kontynuować, a może nawet rozwinąć te nasze badania nakierowane i na neolit, i na chalkolit, i na wczesny brąz na terenie południowej Jordanii. Bardzo bym był szczęśliwy, gdyby się to udało. Również bym był szczęśliwy, gdyby się udało realizować moje zamierzenia związane z Europą Środkową, z dalszymi studiami nad neolitem środkowym, nad kulturą pucharów lejkowatych, zwłaszcza gdyby się udało opracować cały szereg stanowisk w zachodniej Małopolsce, w rejonie Krakowa, które powinienem opracować, które, prawdę mówiąc, są pewnym wyrzutem sumienia, mojego sumienia oczywiście, bo mam tutaj ogromne, ale to ogromne zaległości. Może koniec na tym. To myślę, że niestety wszystkich wybitnych badaczy gdzieś tam gnębi, że są sprawy, które chciałoby się poruszyć, ale niestety pojawiają się coraz to kolejne obowiązki. Drodzy widzowie, parę słów ode mnie. Tak, prezentuje się nowy numer Archeologii Żywej, zupełnie nowy. Myślę, że tytuł nam wyszedł świetnie, pod tytuł temat przewodni, kuchenne ewolucje, jest trochę w temacie dzisiejszego naszego spotkania. Jest o diecie pierwszych rolników z Małopolski, jest o chlebie i piwie w starożytnym Egipcie. Zresztą była z nami dzisiaj profesor Czekaj Zastawny, był profesor Borysławski, który też popełnił artykuł Dlaczego jesteśmy otyli w tym numerze. Jeśli prenumerujecie nas cyfrowo, no to już numer powinien być dostępny we wszystkich serwisach, jak na przykład ekiosk.pl. Prenumeraty, jeśli już fizyczne, papierowe, no to będą wysyłane w najbliższych dniach. W sklepach, salonach prasowych Empik in Medio Relay Ruch już nie, jeśli dobrze kojarzę, bo tam się duże zmiany zadziały. Chyba już jutro, powinien być już w ogóle dzisiaj, ale najlepszym sprawdzeniem, żebyście nie szli na darmo do gdzieś tam salonu prasowego w swojej okolicy, wejdźcie na stronę Empiku. Jeśli tam już na stronie jest nowy numer, no to możecie w tym momencie spokojnie iść do sklepu. Wielkie podziękowania dla wszystkich facebookowych fanpage'y, które udostępniły i poprzednim razem wydarzenie, które niestety nie udało się wtedy odbyć, ale na szczęście udało się dzisiaj, co widzę, że widzowie bardzo są zadowoleni z tego powodu. Podziękowania dla Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Przemionki, też świetnego przykładu neolitycznego stanowiska Slawik, Polan, Słowiańska, Polska, Slawonarium, Regnum Barbaricum oraz Historia, Interpretacji i Narracje. Oraz podziękowania dla wszystkich prenumeratorek i prenumeratorów, którzy dołączyli do nas od naszego ostatniego spotkania. Pani Joanna, Magdalena, Maria, Ewelina oraz panowie Andrzej, Jacek, Przemysław, Zbigniew, Tomasz. Wielkie podziękowania dla was. Dzięki wam te spotkania między innymi mogą się odbywać. Dzięki oczywiście osobom, które nas oglądają. Na kolejne spotkanie zapraszam was na żywo dopiero 9 maja o godzinie 19. Zaczyna się sezon letni, będzie więcej przerw, mniej regularnie. Sezon konferencyjny, już w przyszłym tygodniu konferencja w Jelonii Górze, na początku Zamki w Sudetach, później Wielka Mediewistyczna we Wrocławiu i na wszystkich chciałbym się znaleźć, więc przez wakacje i lato i tak macie ciekawsze rzeczy do roboty o 19, bo jeszcze jest jasno, ale jeszcze parę spotkań do takiej pełnej przerwy wakacyjnej się odbędzie spokojnie, o wszystkich będziemy informować na naszym profilu. No i oczywiście wielkie podziękowania dla mojego wspaniałego dzisiejszego gościa. Myślę, że widzowie byli bardzo zadowoleni, tak jak zresztą zakładałem. Pani Joanna pisze, bardzo ciekawy wykład, dziękuję i tak dalej. Pełno takich komentarzy. Pani Teresa napisała też dziękuję i zapraszamy ponownie. I to mój sentyment również, jeśli tylko będzie okazja. Wstęp już mamy załatwiony w tym momencie. Również pięknie dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się z Państwem moją skromną wiedzą. No to tak jak zawsze, odczekamy chwilę i będę znowu męczył gdzieś tam w przyszłości,
A teraz już nie przedłużając, kończymy. Drodzy widzowie, trzymajcie się zdrowi. Do następnego.